słoneczną przedpołudniową sobotę bulwar nad Wiślańskim imienia księcia Sambora II wypełnił się uczestnikami festynu rodzinnego, zorganizowanego przez Caritas diecezji pelplińskiej. Pogoda w minioną sobotę sprzyjała zabawom na powietrzu, dlatego bulwar nad Wiślański już od pierwszych godzin rozpoczęcia festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka wypełnił się całymi rodzinami. Atrakcji było co niemiara. Park dmuchanych zabawek, w tym zamki, trampoliny, zjeżdżalnie, a nawet wielki basen z łódeczkami, cieszył się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci uczestniczyły w różnych grach, zabawach i konkursach rodzinnych, a wszechobecne kolorowe balony i wiatraczki upiększały i podkreślały klimat pikniku. Dzięki strażackiej sikawce dzieci mogły schłodzić się w deszczowej kurtynie. Organizatorzy zadbali o stoiska, w których można było coś kupić do zjedzenia i picia. Na scenie zaprezentowały się takie gwiazdy dziecięcej i młodzieżowej estrady jak Magdalena Wasilik, Nela Zawadzka czy Szymon Chodyniecki. Wcześniej na scenie dał koncert zespół i chór Promienie Miłosierdzia z parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim. Był też blok przedszkoli lokalnych wokalistów. Piknik odbywał się pod patronatem księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny oraz prezydenta Tczewa Mirosława Pawłockiego, zaś patronat medialny objęła m.in. telewizja Tetka i Radio Tczew. Słońce czy wiatr, słońce czy wiatr.